poprzednich odcinkach Grażynowa. O, tam ktoś jest, co to jest? Jakiś, to jest jakiś król. Może znajdziesz męża? Pięknie śpiewasz, tak samo jak grasz na skrzypcach. To ty tak wyrwałeś tak gwałtownie. Pierwszy pocałunek. O, serduszka latają. Twój chłop jest w pracy. Jeśli jest szczęśliwy, no musisz być szczęśliwy. Jakbyś nie był szczęśliwy, to rozwód. A jeśli nawet nie macie ślubu, to zostanie się tylko przyjaciółmi. Grażyna, weź zrób coś takiego i weź, nie wiem, zmądrzej. Ona wygląda jak, nie wiem, taka, no, człowiek. Masz ślub dzisiaj, znaczy jutro. Znaczy jest po północy, więc dzisiaj. To jest jakiś brudny, może niebieski. Dobrze. Dzień dobry. Co? Ona jest bossem jakimś. Jak odsunął głowę, widzieliście? On jeszcze pierdnął. Dzień dobry. Przywitajcie nowego Caleba. Nie bój się, Tpiaro. I wtedy Caleb wytłumaczył, że to właśnie on odprowadził ją tamtej nocy do domu. Zapomnij o wszystkim, co wydarzyło się po balu. Lucius! Co ty mu zrobiłeś? Lucius miał to zaplanowane od dawna. Caleb przegrał walkę z Luciusem i został schwytany. Skoczę nam po jedzenie, a ty ogarnij dupę. Znajdziemy go Graża. Obiecuję. Sponsorem Grażynowa jest Instant Gaming, strona, na której możecie kupować gry o wiele, wiele taniej. Na przykład najnowszy dodatek do The Sims 4 razem raźniej. Wasza rozgrywka w The Sims 4 może być ultra ciekawa z nowym dodatkiem do The Sims 4. I pamiętajcie, Instant Gaming, play smart, play less. Na czym skończyliśmy poprzedni odcinek? Nie pamiętam. Żartuję. Oczywiście, że pamiętam. Jednak ta typiara i ten typ będą mieli ważną decyzję do podjęcia, ale jeszcze wam o tym nie powiem. Caleb nadal jest zamknięty. Grażyna, idź do swojego byłego męża. Co wy będziecie? O, będą budować babkę z piasku. Szkoda, że nie zbudowali tak swojej relacji. Dobrze. Poszukiwania nadal trwają. Wy wiecie, gdzie już jest Caleb, a natomiast oni nie wiedzą. Co ci się dzieje? Widok kogoś bliskiego, kto odczuwa cierpienie? Czemu wy w ogóle macie taką relację dużą? Weź się przytul tak normalnie. Pomóż naprawić złe relacje z Kingą. Masz rację, muszę to jakoś odkręcić. Nie. Kurde, wkurzają mnie te nowe kategorie. Poproś o dziecko nauki? Co? Weź poproś o to, bo ja nie wiem, co to jest. Ja mam zepsute Simsy, nie? Bo mody są niezaktualizowane, ale... Czy chcesz mieć dziecko nauki z Simką imieniu Grażyna? J. Jaguar Clutch wybierze się do szpitala i wykorzysta swój materiał genetyczny oraz materiał z Simką imieniu Grażyna, Avatar, by powołać na świat dziecko przy niewielkiej pomocy nauki. Dawaj! What? J. Jaguar! Co się dzieje? Czy to wyszło w dodatku, czy w aktualizacji? To jest pytanie. Pierwsza dziewczynka w rodzinie źrebaków. Imię dla dziewczynki. Koniara Klacz. Źrebią. Kurde, nie wiem. Imiona dla dziewczyn. Nazwę ją Melodia, bo Grażyna lubi śpiewać. I wracamy na chatę. Wracajcie na chatę. No nie bądźcie smutni, no Jezu, to z tego, że twój mąż uciekł. Co ty tu robi jakiś typ z irokezem? Na nurkować przyszedł, aha, nikt nie pytał. Oh my, on jest wampirem! Oho! Oh my god! Ej, idealnie, wyszedł dodatek razem raźniej i mamy, kurde, dziecko. Ono musi być spokojne, żeby nie pukała. Patrzcie, na chmurze leci! Lol, czemu ona ma taki ryj? To po jaguarze widać, że kurde jaguara dziecko. Oh my god, ona wygląda jak ta z tego. Potworów jest półka. Przestań se plenić, czekaj. Bo zrobimy jej czarne włosy. Kotek! Ale stopy, patrzcie jakie stopy, kapcie ma. Bambosze. No co się odwracasz, no ja chcę zobaczyć jak wyglądasz. Na imprezę, ty na imprezę będziesz chodzić? O, no i zajebiście, patrz jaki szef. O, żaba. Tu musztarda jest, my nadal nie wiemy, jakby... Czemu? Co ty robisz? Gdzie jest nasze dziecko? Myślałem, że to jest nasze dziecko. Te dzieci potrzebują jakichś zabawek? Nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Miejsce do pluskania? Po co taki wielo... Ło, mogę na dziecko to położyć. Zabaw... To patrz, co to jest. Możesz to gryźć na przykład? Weź przytul to dziecko, przytul Melodię. Kurde, Caleba nie szukają, dziecko zrobili w... Ooo...
Czekaj, może jej pośpiewaj, ale nie wiem w sumie. Jak jej pośpiewasz, to zaraz się przestraszy i co będzie? Może wrobić ją. Morderstwo. Aha. Podrzucaj. Kurde, weź, bo się dźwiga. Zrób pierdziążkę. Zrób pierdziążkę. Nie płacz. Żeguar, weź dziecko. Ty jak zwykle ty ćwiczysz. Ja idę poszukać Caleba. Chodź. Masz dziecko. Trzymaj. Trzymaj. Pojedziemy do Luciusa. Mainshu, gdzie on mieszka. Tu. Tu mieszka. On wie, że ty nie wiesz, natomiast ty nie wiesz o tym, że on wie o czymś, czego ty nie wiesz. Zobaczmy, czy są jakieś nowe interakcje z dziećmi jakby, że... Cześć Lucius, nie poznałam cię. Tutaj niepodobny jesteś do tego zdjęcia. Ciesz się historiami o ważnych chwilach dziecka. Siema, synu. Gdzie jest, kurde, mój mąż? Pochwal strój. Ej, czy możesz ze mną porozmawiać? Czy możesz, czy ty będziesz przy tym komputerze siedzieć non-stop? Wstawaj od tego komputera! No, przestań sapać do matki. Siedzisz, sapiesz ciągle. No kto do ciebie dzwoni? Kto w ogóle dał ci telefon, musztarda? Dyrektor, do szkoły nie poszedł. Dobra, odbierz, nie wyrzuć, wyrzucę się ze szkoły, lol. Nie mój interes. No przestańcie się bić! Ale właśnie powiedział nam, że wie coś o Calebie, czego ona nie wie, że ona musi się dowiedzieć coś, czego ona w ogóle nie wiedziała o swoim mężu. I wiecie, że mi od tej aktualizacji to wszyscy się w ogóle biją? Zaraz oni się pobiją. Jesteśmy rodziną, będzie mi bardzo miło, jeśli pozwolisz mi ze sobą zamieszkać. Co? Jaja sobie chyba robisz, no weź wypad. Nie po to się przepro... On jest smutny? Masz swój dom! Gościu, jesteś na studiach. Pies ci tu ziewa z tyłu. Nie ma opcji! My mamy za dużą rodzinę, no nie zmieścisz się do chaty. Bitch, kupiłam ci mieszkanie, kurde, w Los Angeles, a ty chcesz ze mną mieszkać? Na bagnie. No niezły jesteś, gościu. Powiedziałeś mi, gdzie jest mój mąż, idę do niego. Nara? Typ, co gada mi, że męża mojego porwał i on chce ze mną mieszkać. No powaliło cię chyba coś. Gdzie jest ten typ? To jest Morty. Gdzie jest twój dziadek? Panka. Gdzie jest mój mąż? Lucius, Caleb jest w piwnicy. Obudź go, przytul go. Caleb, nie ma spania. Przytul, przytul go. Slefanosh, Belindi, Rotsa Spamani. Kosha Shanoi? Pibata Nu. Arveni. Bars. Reginusta. Jezu, nie podrywaj mnie, rozmawiamy na poważne tematy. Gościu dosłownie nas okłamał całe nasze życie. Kluba. A czego wyrwać stąd? Ej, ale najgorzej, weź się ubierz, jest zima. Najgorzej, że on nie wie, że ona ma dziecko. Jest tu dziecko. Czemu te dzieci się spałują na chodniku? Jaguar nie opiekował. Idź po to dziecko, no gościu! Nic się nie zmieniłeś. Przytul ją. Nawet nie widział tego dziecka, się pruje. Czekaj, gdzie jest to dziecko w ogóle? O, tu jest, patrzcie, idzie. Idzie Jaguar, ale będą dymy, ale będą dymy. Nie kłóćcie się przy dziecku, nie kłóćcie się przy dziecku. O nie, czemu oni tak przy nim, tak... On nie lubi jego! Lol, oni się teraz będą ciągle kłócić, bitch. To co nie zły. On idzie tańczyć, nie tańcz! Dobra, Grażyna, wiesz co ja ci powiem? Musimy jechać na wakacje same. Pojedź w góry, do Bydgoszczy, na Mazury, czy tam gdzie tam, nie wiem, gdzie chcesz. Pojedź sobie do wynajęcia. Jak on to wynająć? Ej, nie wiedziałam! Idziemy w góry. Ty potrzebujesz odpoczynku. Zostań, usiądź tu. Pochilluj. Wow, co się stało z twoim... Co? What fuck? Gdzie się to? Topy jest znikły. Aj, właśnie, jesteś głodna. Możemy znaleźć kogoś na ulicy, kogo możemy zjeść. Ja uważam, że spoko pomysł. Nie wiem, gdzie ktoś jest. To jest kibel. Grażyna może spać tylko w trumnie? Ale kto pytał? Nie, weź na tego towarzyskiego króliczka. Napisz, co czujesz. Wyjechanie na urlop. Energiczna odpowiedź. Dopadł mnie baktyl podróżowania, choćby lato. Choćby lało i grzmiało cały czas, mam ochotę przymierzać nowe szlaki. Dobra, zobaczymy, do kogo Grażyna zadzwoni, kogo zaprosi na urlop wspólny. Niby miała być sama, ale trochę jej się nudzi. We're both. Bully and the Galna.
Aha, muszę wystrać się. Grażyna jest, po prostu ona nie wie co robi. Zaprosiła typa, który ją zdradził. Typ ją oszukiwał. Czemu nie masz butów? Rozmawiaj o małżeństwie. Przestań... Wyłączyć, zaraz ci zabiorę ten telefon. Ja nic nie tykam ich relacji. Ja nie wiem, czemu oni mają tutaj... Lol, oni zdejmują buty! To w tym dodatku weszło, że ludzie zdejmują buty w domu? What the fuck? Really? Stupid. Dobra, czekaj. Co ty te buty, kurde, zdejmujesz, zakładasz? No stop. Weź zrób jedną rzecz. Jak wyłączyć te opcje, żeby oni nie chodzili boso po chacie? Idźcie się pobić, pobudzić poduszkami najlepiej. Tak, przywal mu. Przywal mu. Tak, przywal mu. Ty mu przywal. Dasz radę. Grażyna będzie miała teraz trudną decyzję do podjęcia. Czy ma wybrać Caleba, który całe życie ją oszukiwał, czy Jaguara, który był w jej historii od początku. Trudne decyzje przed nami.